Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Marian Rejewski pochodził z zaboru pruskiego. Urodził się w Bydgoszczy w 1905 roku. Jego ojciec był kupcem, handlował tytoniem, mama zajmowała się domem, a on sam szkołę podstawową, a także początek szkoły średniej jeszcze spędził w niemieckiej szkole. To jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, co się później stało, z punktu widzenia badania, łamania enigmy, dlatego że możliwość wychowania się w kulturze swojego wroga, swojego nieprzyjaciela i umiejętność mówienia, pisania, czytania, liczenia, a także myślenia, znajomości mentalności niemieckiej, to wszystko przysłużyło się właśnie do złamania maszyny szyfrowej Enigmy i rozwiązania niemieckich szyfrów. Ukończył gimnazjum w Bydgoszczy, po czym rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim, studiował matematykę i tam jako wybitny student i doskonały analityczny umysł zaproponowano mu udział w kursie, który zorganizował oddział drugi sztabu głównego, a więc oddział wywiadowczy. To był kurs kryptoanalityczny. Ten kurs zakończył się na początku 1929 roku, zanim jeszcze Marian Rejewski uzyskał dyplom magistra filozofii, bo matematyka jest częścią filozofii, to jest logika, a więc samo ogniwo wszechnauk, umiejętność logicznego myślenia jest podstawą wszystkiego. Potem próbował jeszcze. Zaproponowano mu stanowisko asystenta, on się zdecydował jednak na studia dalsze matematyczne w Niemczech, w Getyndze, więc tam pogłębiał swoją wiedzę, po czym zaproponowano mu pracę w Warszawie w oddziale drugim, w biurze szyfrów, czyli w polskim wywiadzie wojskowym i od tego czasu rozpoczął pracę nad łamaniem niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma. Zresztą nie sam, było ich trzech absolwentów tegoż Uniwersytetu Poznańskiego, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Razem z nim w biurze szyfrów rozpoczęli pracę. No tutaj zawsze ważną sprawą są uposażenia, a niewątpliwie uposażenia w oddziale wywiadu wojskowego były wyższe niż na uniwersytecie. Pracowali na tym, że w tymże biurze szyfrów w sekcji niemieckiej, to się nazywało BS4, a więc Biuro Szyfrów Wydział 4 Szyfry Niemieckie, pracowali do roku 1939. No, największym tym sukcesem było złamanie w końcu 1932 roku, tak około mniej więcej Bożego Narodzenia, systemu utajniania korespondencji właśnie z zastosowaniem maszyny szyfrowej Enigma. To, co się stało w końcu 1932 roku, to było pierwsze złamanie Enigmy, a nie w ogóle złamanie Enigmy, dlatego że wraz z nowym nastawieniem całego systemu, a więc bębenków, łącznicy, pozycji wyjściowych, kolejności tych bębenków w maszynie szyfrowej, rozpoczynało się łamanie Enigmy od nowa. To nie było tak, że można to było zrobić raz. Ten proces był procesem ciągłym i za każdym razem trzeba było rozpoczynać łamanie Enigmy od nowa. I to było największym osiągnięciem zespołu kierowanego przez Mariana Rejewskiego, że oni ten proces zapoczątkowali. Prowadzili go aż do 1939 roku, ale z
takim pewnym zahamowaniem, dlatego że Niemcy wprowadzili na przełomie 1938 i 1939 roku czwarty bębenek wymieniany, a więc no, spowodowało to, że liczba kombinacji szyfrowych no, zwiększyła się przeogromnie. Zresztą, jeśli by nasz widz potrafił sobie wyobrazić, że liczba kombinacji, jaką dawała ta maszyna w dowolnym jej ustawieniu, to jest liczba większa od liczby sekund, począwszy od wielkiego wybuchu. To jest coś niewyobrażalnego. Przy czym cały sukces Mariana Rejewskiego polegał na połączeniu dwóch umiejętności. Jedna to jest lingwistyczny atak na szyfry, a druga atak matematyczny. Jeśli chodzi o tę metodę lingwistyczną, to tutaj Niemców zgubiły dwa elementy. Jeden to była rutyna i no, drugi, można powiedzieć, no też rutyna, ale innego rodzaju. Otóż w okresie świąt Bożego Narodzenia okręty marynarki niemieckiej nadawały życzenia z morza na ląd. I wszystkie te życzenia zaczynały się od standardowych słów herzliche Wünsche, czyli serdeczne życzenia. Druga rzecz to była depesza ćwiczebna nadawana w szkole radiotelegrafistów, która brzmiała dokładnie tak samo jak depesza, której uczył się nadawać w tejże szkole radiotelegrafistów, tylko podczas I wojny światowej szef Wydziału IV Biura Szyfrów, pułkownik Maksymilian Ciężki. Otóż brzmiała ona, kiedy narodził się Fryderyk Wielki, Wann wurde Fryderyk der Große geboren. I te dwa elementy, a więc pewna rutyna niemiecka spowodowała, że zastosowano taki, a nie inny podkład słów do przejętej niemieckiej depeszy. No i drugi element oprócz tego ataku lingwistycznego to był atak matematyczny. Trzeba było skonstruować wzór, pewien algorytm. Algorytmy, wiemy, to jest możliwość przekształcenia pewnego zapisu matematycznego przez ten algorytm w inny i z powrotem przy zastosowaniu odwrotności. Szyfrowanie to też są właśnie takie algorytmy matematyczne i dzięki temu, że Marian Rejewski skonstruował taki algorytm, no można było odpowiednio podkładać pod niego też depesze. A jaki to był ten algorytm, to sobie wyobraźmy. Maszyna miała trzy bębenki szyfrujące, każdy złożony z 26 liter na obwodzie z dwóch stron. Jedna litera była połączona przewodem elektrycznym z drugą literą. Ten bębenek sąsiadował z następnym, gdzie był inny układ przełożenia liter na wejściu z literami na wyjściu. Potem trzecie bębenek, następnie tak zwane lusterko, gdzie nastąpiła zamiana sygnału elektrycznego, znowu przechodził przez te trzy bębenki odwrotnie, a następnie wreszcie była tak zwana łącznica, gdzie się przepinało odpowiednio układ połączeń. No i za każdym razem, jak w dawnej maszynie do pisania, przy naciśnięciu kolejnego klawisza, tak jak w maszynie do pisania, bębenek pierwszy obracał się o jedno oczko. Po przejściu 26 kolejnych oczek obracał się, prawda, o pełen cykl i następny bębenek obracał się o kolejny jeden. Przy 53 obracały się dwa bębenki i trzeci obracał się o znowu jedno oczko. Więc z każdym naciśnięciem litery tworzyła się zupełnie nowa, absolutnie inna kombinacja matematyczna i no, tak jak powiedziałem, ilość ich była tak ogromna, że racjonalni oficerowie Reichswehry, którzy wprowadzali do użytku tę maszynę szyfrową w końcu lat 20. w ówczesnej armii niemieckiej, no po prostu racjonalnie twierdzili, że no nie ma możliwości, aby maszyna ta została złamana, a jednak polscy matematycy, polscy naukowcy
polscy oficerowie biura szyfrów i pracownicy cywilni zresztą z Marianem Rejewskim na czele tego właśnie dokonali. Wiedząc, że wybuchnie II wojna światowa, polskie władze wojskowe, no, począwszy od wodza naczelnego przez szefa sztabu i szefa oddziału wywiadowczego, a więc generał Rydz-Śmigły, generał Wacław Stachiewicz, szef sztabu i pułkownik Józef Smoleński, zdali sobie sprawę z tego, że tą największą tajemnicą polskiego wywiadu wojskowego należy się podzielić z polskimi sojusznikami, dlatego że ta wiedza będzie służyła szybszemu rozstrzygnięciu, zwycięskiemu rozstrzygnięciu wojny, która szykowała się i władze wojskowe były przeświadczone, że ona jednak wybuchnie. I dlatego w lipcu, w końcu lipca 1939 roku zaproszono do Polski przedstawicieli francuskiego i brytyjskiego biura szyfrów, którzy zostali wprowadzeni w te umiejętności polskich kryptoanalityków w łamaniu Enigmy. Zostali zaproszeni do ośrodka w Pyrach, ośrodka, który nosił kryptonim Wicher, i tam zapoznano ich z całą procedurą, a więc łącznie z radionasłuchem, przejmowaniem kolejnych kryptogramów, które na bieżąco, można powiedzieć, ciepło jak z kuchni trafiały na biurko i były przy pomocy tych narzędzi, które Polacy wytworzyli, na bieżąco łamane przez polskich kryptoanalityków, którzy również ofiarowali francuskiemu i brytyjskiemu wywiadowi wojskowemu zarówno komplet płacht Zygalskiego, zarówno bombę kryptologiczną, jedną rozszyfrowaną maszynę Enigma, uważając, że jeżeli Brytyjczycy i Francuzi, rozpoczynając wojnę, będą wiedzieli więcej o Niemcach, o naszych przeciwnikach, to szybciej się ta wojna zwycięsko zakończy. W ten sposób Brytyjczycy weszli w posiadanie tego. Nie byli w stanie zrozumieć, jak to się stało, że Polacy dokonali złamania Enigmy i zachowali przez wiele lat tę tajemnicę wyłącznie dla siebie. Pracownicy tegoż systemu, zgodnie z zasadą zachowania tajemnicy, nie wiedzieli, kto to złamał na początku, że to jest wkład Polski, niezbędny fundament, od którego Brytyjczycy rozwinęli i rozbudowali ten system. No i stąd wiele lat po wojnie tajemnica ta była zachowywana i można powiedzieć, aż do czasu wprowadzenia tranzystorów i innych systemów szyfrujących, Brytyjczycy zdobyte na Niemcach Enigmy sprzedali w całym świecie jako absolutnie pewne maszyny do szyfrowania i dzięki temu wywiad brytyjski doskonale mógł się orientować, co się w półświata dzieje do mniej więcej końca lat 60., początku 70., korzystając dalej z tych zdobycznych maszyn szyfrowych. No i przez lata po prostu nikt specjalnie tego nie rozgłaszał, aż jeden z polskich historyków, Władysław Kozaczuk, napisał książkę na podstawie znalezionych częściowo materiałów w polskich archiwach wojskowych o tych, że jednak łamano przed wojną szyfry niemieckie utajniane za pomocą Enigmy. No i wtedy odezwał się skromny człowiek, proszę Państwa, księgowy główny w spółdzielczości pracy, ponieważ Marian Rejewski wrócił po wojnie do Polski. Wrócił i pracował w spółdzielczości, był pod cały czas parasolem i obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa jako pracownik polskiego wywiadu wojskowego w Wielkiej Brytanii. A wrócił dlatego, że w kraju miał żonę z dwójką dzieci, syn był chory, wrócił do kraju, żeby po prostu zapewnić byt rodzinie. No i tutaj skromnie pracował w spółdzielczości pracy, liczył na liczydle, bo to takie maszyny były do obliczania w tych latach 40., 50. i 60. i napisał taki skromny list w 67. roku, że właśnie to on, skromny księgowy w spółdzielczości pracy w Bydgoszczy, jest tą osobą, która złamała największą i najtrudniejszą niemiecką tajemnicę, maszynę szyfrującą Enigma.
zmarł śmiercią naturalną w lutym 1980 roku i nie doczekał wolnej Polski, nie doczekał docenienia rangi swoich osiągnięć. Profesor David Kahn to jest jeden z największych autorytetów nauki światowej, profesor Oxfordu, Amerykanin, który zajmuje się historią kryptografii, kryptoanalizy, nazwał Mariana Rejewskiego najwybitniejszym kryptoanalitykiem w świecie i złamanie enigmy określił jako największy sukces w tej dziedzinie, jaki kiedykolwiek miał miejsce. Także myślę, że taka opinia, którą formułuje profesor David Kahn w książce The Code Breakers, Łamacze Kodów, jest największym uhonorowaniem, największą nagrodą, jaką zyskał Marian Rejewski, bo jest ona dzisiaj powszechnie znana i powszechnie uznana w całym świecie.